Szpadziści pod wodzą Olega Bugajenki, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo mocno wyróżniają się na tle swoich rówieśników. Z tygodnia na tydzień zdobywają coraz to większe doświadczenie, co pokazali m.in. w ubiegły weekend w Krakowie. Wystartowaliśmy w Krakowie, turniej międzynarodowy, dosyć duży i to już 30. edycja tego typu zawodów indywidualnych i drużynowo o puchar Zerwie Kaptur Longines podbie pięta. No i w turnieju indywidualnym troszkę nam tak nie za bardzo poszło, jak ostatnio byliśmy na podium często, można powiedzieć regularnie. Na tych zawodach podium był nieosiągany dla nas. A w zawodach drużynowych chłopcy, drużyna juniorów młodszych zajęła drugie miejsce, ładnie powalczyła i zdobyła taki puchar dla naszego klubu i dla naszego miasta. No a dziewczyny spisały się troszeczkę gorzej, piąte miejsce, także w miarę turniej udany. W najbliższą sobotę najmłodsi zawodnicy Olimpu udadzą się na turniej do Radlina.